dane, jak widzisz teraz ten stan, tym bardziej, że no, jesteś w takim chyba dobrym momencie, jeżeli chodzi o te zmiany związane z twoim zespołem. Z tego co wiem, zespół ma już nową, stałą bazę w pięknej, słonecznej Toskanii, a więc będą przenosiny ze słońca Toskanii na do słońca Warmii i Mazur. Dzień dobry wszystkim. Tak, no, tegoroczny rajd Polski będzie moją trzecią imprezą, trzecim startem w rajdzionych samochodowych mistrzostwach świata. Drugim, a w mistrzostwach Europy było w 2013. Rajd jest tak dla organizatorów bardzo znany, tak dla zawodników, przynajmniej dla mnie, głównie nowym rajdem. Większość tras będzie nowa, lub też fragmenty, niektóre fragmenty będą z poprzednich lat, ale jednak większość trasy będzie nowa, także będzie to nowe wyzwanie, ale jednak powiem szczerze, jestem spokojny, jeśli chodzi o organizację i o to, że na pewno cały sztab osób i wszystkie osoby wykonały swoją pracę jak najlepiej i na pewno już ubiegłoroczna edycja była naprawdę, uważam, sporym sukcesem. Tegoroczne zmiany i miejmy nadzieję też tegoroczna edycja będzie równie dobra, nawet lepsza niż ubiegłoroczna i możemy, sądzę, spać spokojnie, ale oczywiście trzeba wykonać swoją pracę, jak i organizatorzy, także załogi, w tym wypadku ja, Krzysztof i inne załogi z Polski, będziemy się starać wykonywać swoją pracę jak najlepiej i no i miejmy nadzieję dawać dużo fanów, dużo zabawy, ale też kibicom, ale też nam w aucie, ponieważ to jest też bardzo ważne. Robert, wygrałeś w tym roku 6 odcinków specjalnych w Mistrzostwach Świata. Czy widzisz, no to jest takie oczywiście troszeczkę gdybanie. Ty wiesz tutaj w tym momencie lepiej, bo przecież świetnie o tym wiemy, że jedzie nie tylko kierowca, ale również samochód, że ta druga część, to całe zaplecze jest niezwykle istotne. Wiesz świetnie, czym obecnie dysponujesz. Pokusisz się o wygranie jednego, dwóch, może więcej odcinków specjalnych w rajdzie polskim, Monte Carlo wygrałeś 4. To jest tak, że trochę ciężko jest dogodzić wszystkim, tak? Ponieważ kiedy się wygrywa OS-y, mówmy się, no, mając my stosunkowo do naszej konkurencji, my jesteśmy bardzo malutcy, ponieważ dysponujemy dużo mniejszym budżetem, dysponujemy też dużo mniejszym zespołem, dużo mniejszym doświadczeniem, zapleczem i bywały okazje, tak jak na przykład w Monte Carlo, lub też w Szwecji, lub nawet w Meksyku. Ok, w Meksyku wygraliśmy OS, tak zwany Super OS, czyli coś w stylu toru w Mikołajkach, był to uliczny OS. Wygrywaliśmy OS-y i było to duże zaskoczenie. Problem jest taki, że wtedy się podejmuje dosyć spore ryzyko, walcząc z czołówką. I wtedy no, niestety nie można zakończyć tak, jak bywało to u mnie dosyć często. A z drugiej strony, jeśli pojedziemy tak jakby na miarę naszych sił, no to najprawdopodobniej skończymy, jeśli nie będzie dużych defektów konkurencji, skończymy, no mówmy się, pod koniec pierwszej dziesiątki lub też nawet w drugiej dziesiątce, no to też nie będzie za dobrze. Także ciężko znaleźć w naszej sytuacji odpowiedni kompromis. Rajd Polski jest bardzo charakterystycznym rajdem i tak naprawdę dotychczasowe tegoroczne imprezy szutrowe nie mają nic wspólnego z rajdem Polski, dlatego też będzie trzeba zobaczyć, jak nasz pakiet będzie się sprawował, ponieważ odróżnieniu od głównie naszej konkurencji, że też czołówki ja używam po Pirelli, dlatego mam nadzieję, że trasy polskie na Warmii i Mazurach będą sprzyjały naszym oponom i też pogoda nie będzie za ciepła. Ja akurat tutaj lubię wysokie temperatury, ale jednak na pewno dla naszych opon byłoby lepiej, jakby było chłodno. I miejmy nadzieję, że akurat te osy będą lepsze dla naszego pakietu i będziemy w stanie pojechać równy, szybki rajd, ponieważ na pewno prędkości na OS-ach będą wysokie. Słuchaj, Sebastian Ogier cały czas strasznie narzeka z powodu swojej pozycji na starcie, przynajmniej na początku rajdu, zgodnie z regulaminem, musi tę trasę otwierać. Jak myślisz, czy to, że ty nie będziesz jechał jako jeden z pierwszych, czy będzie dla ciebie plusem tutaj przy polskich szutrach? Ja wiem, że jeszcze tych szutrów nie znasz, no ale mniej więcej ogólną charakterystykę odcinków specjalnych w Polsce znasz.
czy to będzie, powiedzmy, korzystne, czy będzie szansa, żeby na przykład w piątek, kiedy będzie taki strasznie ciężki dzień z dwukrotnie przejeżdżanym tym najdłuższym odcinkiem specjalnym, no, powalczyć o jakieś rzeczywiście dobre miejsca. Każdy raj tak naprawdę ma swoje historie i też warunki. Na pewno otwieranie trasy jest no, dużym minusem i handicapem, jeśli chodzi o takie rajdy jak Portugalia i Sardynia. W Polsce jest dużo, podłoże jest dużo większe, dlatego strata, jaką na przykład Łodzie ma otwierając trasę, będzie dużo mniejsza. Jeśli na przykład by popadało, to z kolei karta się odwraca i jest coraz gorzej, jeśli chodzi o warunki. Na przykład te litewskie OS-y w ubiegłym roku było lepiej jechać z przodu niż na przykład jako 10 auto, ponieważ warunki no, były bardzo ekstremalne, nawet jadąc jako 10 auto na trasie. Dlatego wszystko będzie zależało od pogody, od warunków i od podłoża, od szutru tak naprawdę, jakie nawierzchnia będzie na danych OS-ach i na danych sekcjach. Ale na pewno umówmy się tak, lepiej jest jechać z tyłu w 80% przypadków, tak? Jednak może się tak zdarzyć, że jednak ta przewaga bycia jechania z tyłu nie jest aż tak duża lub też w ogóle jej nie ma.